Cześć, niezłe widoki, co? Jestem właśnie na pograniczu rezerwatu Buków Segiet i kamieniołomu Blachówka, który już Wam kiedyś pokazywałem. Jest taki film pod tytułem Wielki Kanion na Śląsku. Byłem tu w lecie albo na wiosnę, już nie pamiętam, ale było na pewno ciepło. A teraz jest zima, jest trochę inny klimat. Wybrałem się tutaj, żeby trochę połazić wokół tego kamieniołomu. Jestem teraz poza granicą rezerwatu, więc mogę tu sobie tak na spokojnie pobiwakować i przygotować coś do jedzenia na kuchence gazowej. Zresztą zaraz zobaczycie co. No ale to co jest za moimi plecami to rzeczywiście robi wrażenie. Połazimy sobie trochę tutaj po krawędzi tego kamieniołomu. Są tutaj pozaznaczane stare szyby górnicze, ale obawiam się, że do nich nie dotrę, bo one są raczej wszystkie zasypane i gdzieś tak pochowane, że pewnie nic i tak nie znajdę, ale kto wie, zobaczymy. No i potem wyjdziemy jeszcze poza las i zobaczymy, co tam jest. No, tyle z planów. A teraz śniadanie, bo wychodząc z domu nic nie zjadłem. Okej, będę dzisiaj jadł gotowca. Raczej staram się unikać takich dań. Jeżeli mogę sobie coś przygotować samodzielnie, co będzie pożywne i proste. Ale no dzisiaj w drodze wyjątku to jest coś takiego, co się nazywa danie instant z makaronem o smaku kaczki. I aby to przyrządzić... Co tu jest jeszcze? Sekunda. Makaron z pszenicy, maltodekstryna, cukier, sól, ekstrakt drożdżowy, sos sojowy w proszku, przyprawy, tłuszcz kurzy, marchew, cebula, naturalny aromat cebula, grillowana, pomidory, mięso z kaczki w proszku. 0,3%. No to dużo. Szczypiorek, syrop cukru karmelizowanego, kwas cytrynowy. Dobra, wiadomo. Muszę sobie zagotować trochę wody. Trochę tu zawiewa, więc konieczna jest osłonka. Dobra, i teraz zawartość torebki. O. Schowamy. Zawartość torebki nic specjalnego. O, gaśnie mi, cholera. Gaśnie mi tu płomień niestety. Ale woda powiedzmy, że się już zagrzała. Więc teraz będę gotował. Gdzie zapalniczka? Będę gotował to aż do wchłonięcia całej wody. Niech to wchłonie wodę, a potem jeszcze będę musiał podsmażyć, no bo to ma być danie azjatyckie, więc powinno być smażone, tak? Makaron smażony. Dobra. Dobra, już prawie cała woda wchłonięta i zaczyna mi to przywierać, więc przejdę chyba do fazy numer 2. Jest to już śniadalne, jest na tyle miękkie, że można by jeść, ale chcę, żeby był ten smak smażenia, więc trochę oleju. O, zwykły olej rzepakowy, jakikolwiek. No i teraz takie krótkie podsmażanie. To próbujemy, zanim wystygnie. Bardzo kleiste się zrobiło. Makaron jest mięciutki, idealnie. O, widzę trochę szczypiorku. Smaku to jest całkiem niezłe. Bardzo mięsne. Czy to jest smak kaczki? Ciężko powiedzieć, bo jadam czasem kaczkę, ale zazwyczaj wiecie, duszoną w postaci kawałka piersi czy udka. Raczej zupy z kaczki nie robię. No smak jest taki typowo instant, tak? Charakterystyczny dla właśnie
dań azjatyckich, makaronów zalewanych wrzątkiem. Ale smakuje dobrze, jest lekka pikantność, nie za mocna, ale taka wyczuwalna od razu. Także jest, to, jest tu jakiś azjatycki, można powiedzieć, akcent. Nie jest złe, muszę powiedzieć. Wolałbym, żeby to jednak, jeżeli miałbym to brać na wycieczki, to żeby to jednak było bez potrzeby używania garnka czy też patelni i podsmażania. Tutaj trochę więcej zachodu, no bo trzeba mieć jakieś naczynia, trzeba mieć jakiś tłuszcz. Także no nie jest to takie typowe danie, które zalewamy jeszcze w torebce foliowej, czekamy parę minut i jemy bezpośrednio z tej torebki. Całkiem w porządku. Smakowo nieźle. No. Ale nie liczcie, że to jest porcja na dwie osoby. Najwyżej jedna osoba może się tym najeść. Tu mamy pozostałości szybu Urban. Wątpię, żeby tam było coś ciekawego do zobaczenia, no ale sprawdźmy. No właśnie, tak jak myślałem. Po prostu lejek. I nie ma żadnego szybu. Zasypany. Przed nami Tarnowskie Góry, o tam. Na tych polach wystają takie grzybki, to są pozostałości po bunkrach. A tu mamy hałdę popłuczkową, na którą zaraz się udam. Jak widzicie, wszystko tutaj jest w niewielkich odległościach. Tam jest Segiet, stamtąd przyszedłem dosłownie 10-15 minut od miejsca mojego postoju. Więc nie są to duże odległości i każdy, nawet mało wytrawny piechur, da sobie tutaj radę. Idziemy. W tej kępie drzew ukryty jest szyb bor, czy też pozostałości po tym szybie. Sprawdźmy, czy da się coś tam zobaczyć. Strasznie wiecznie się zrobiło, nieprzyjemny wiatr, zimny ze śniegiem. Chętnie bym się już schował w lesie, no ale jak już jestem obok tej hałdy, no to wejdę tam. Trochę mnie wydmucha, ale chociaż zobaczymy wspólnie widoczki. Nie? Docencie to.
po tamtej stronie jadłem śniadanie. Popatrzcie. I dotarłem do ścieżki, od której zaczynałem. To oznacza powrót do samochodu. Został mi niecały kilometr. Tak naprawdę nie za bardzo nawet wchodziłem dzisiaj do rezerwatu Segiet. Bardziej krążyłem po jego obrzeżach, a więcej czasu poświęciłem na włóczenie się w okolicy właśnie kamieniołomów. Ale było na tyle ciekawie, że mam nadzieję, że się nie nudziliście i zachęci was ten film do odwiedzin tego miejsca. Nie tylko w lecie, również w zimie jest tutaj bardzo urokliwie, zwłaszcza jak jeszcze leżą takie łaty śniegu, więc jest efekt skrzypienia pod butami. No a do samego rezerwatu Buków wrócę może jeszcze kiedyś na wiosnę, jak to się wszystko zazieleni. Na pewno jest tutaj jeszcze potencjał, żeby wielokrotnie tutaj przyjeżdżać, także jeśli nie byliście, to wybierzcie się. A ja będę się już żegnał. Pora na mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. I znowu nie ta ręka. O, ta, cześć. A i na zakończenie taka przeszkoda. Kurczę. Dwa gigantyczne buki padły, albo i więcej. I przecięły ścieżkę. Muszę ją obejść.